Hej, witajcie w Cyfr 6, Majowie na 10 poziomie trudności, no i w tym odcinku najprawdopodobniej już przegramy. Będę zdziwiony, jeśli to się nie wydarzy. No choć tutaj staram się przeszkadzać wszystkim, jak tylko mogę. Na tym jednak polega właśnie problem, że to ja tylko tutaj przeszkadzam tym, którzy po zwycięstwo idą. Te cyfki sobie no niezbyt przeszkadzają. Anglia już dawno powinna ten Aquisgrán zająć, już powinny tutaj jej wojska być. No i tak kombinować, żeby te miasta wziąć. No ale nic z tym nie robi. No i obawiam się, że Niemiec za chwilę może to miasto odbić, swoje stołeczne Aquisgrán. Być może, kurczę, no nie wiem, ja to też mogę. Chyba już w tej turze, jakbym się uparł, wziąć. Jeszcze ubił dwa ataki. Albo tu spróbować zablokować. Ale to też tędy chyba wjedzie. No wjedzie, tutaj nawet przez rzekę może mieć większy problem. Bo jak tu się ustawię, no to tędy wjedzie. No wjedzie. Zaryzykuję, szanowni państwo, poczekam. Może nie zaatakuję, może nie starczy do tego, żeby to miasto zdobyć. Może tak być. Wolałbym jak najpóźniej. Ja to miasto będę chciał wziąć. Ale jak tutaj będzie jedna tura najlepiej? Co jeszcze? No jeśli to przegram, w tym odcinku czy tam może przyszłym, no to oczywiście będzie ankieta, która głównie będzie dotyczyła tego, czy dalej tutaj oramy ten 10 poziom, kombinujemy, czy jednak robimy przerwę na coś łatwiejszego, przyjemniejszego. No jeśli chodzi o opcje, to tam się jeszcze pomyśli. Jak macie jakieś pomysły, no to oczywiście zachęcam, można pisać. Ja to wszystko, jak już mówiłem, wielokrotnie notuję, także nic się nie marnuje. No i tutaj w tym hech, bo muszę to spalić, no nie ma bata tego utrzymać. Nie ma bata. A jak znowu się zbuntuje, no to będą mnie strzelali przecież. No i to może boleć, także w hech mamy jakieś, ojejku, mamy jakieś wielkie dzieła. Wypadałoby to sprzedać. Jedno widziałem, nie, dwa. O, tutaj te. Mamy mnicha i mamy portret Pierre'a. Mnicha i portret Pierre'a. Wielkie dzieła. I proszę bardzo. Przyjmij. Mnich. Portret, tak? A, tutaj przecież. Portret. No możemy Kleopatrze, tylko musimy z nią ten ponegocjować, żeby coś innego jej dać, to co chcemy jej dać. Portret Pierre'a jakiegoś to było. No nie ten. Czemu to się w ogóle w tej grze alfabetycznie nie wyświetla? To jest masakra. Mnich, pyk. Co? No, obojętne w sumie. To ja tamtemu sprzedałem, kurde? No tamtemu. Dobra, ale zrobiłem to, co chciałem. W każdym razie, okej, tutaj już wygląda dobrze, czysto. Tak miało być, czyli możemy to miasto, szanowni państwo, zburzyć. Okej. Tu zrobione, załatwione. Jednostka, no dobra, kurczę, nie strzelamy. Czekamy, kombinujemy. Wyrzutnia. Uśpienie, choć ona ma niby strzelać, no uśpienie, no sami wiecie, rozumiecie. Ma niby strzelać, o właśnie. A, jakby tak weszło na strzała, tam się podleczył. To by dobre było. No i nie, czekajcie, jeszcze kolejna torpeda będzie leciała. O, miało być 100, jest 57, dziadostwo. Słuchajcie, zrobimy szybki zapis. Jakbym tutaj coś się zmieniał, plany, to się cofniemy. No bo tak jak już mówiłem, tę serię, końcówkę tej serii, no masterujemy. Zwykle tego nie robię, ja tego nie lubię. Nie, ogólnie nie chcę mi się siadać do tej gierki, bo... No bo nie lubię masterować. Nudzi mnie takie wczytywanie. Nudzi i nawet irytuje. Szczególnie jak jest walka, może jak jest coś pokojowego takiego... optymalizacyjnego gospodarczo, to się jeszcze lubię pobawić w taki sposób. Ale toczyć walkę, przesuwać dziesiątki tych jednostek, to masakra. K
Kurczę, krążownik rakietowy. To ten to mnie załatwi, a się nie wyleczyłem niestety. No jeszcze te tury też troszkę trwają, jak widzimy w tym momencie już. Ciekawe, gierka mi nie pokazuje tego, co się gdzieś coś dzieje. A kiedyś to robiła, to jest dziwne. A nie, dobra, spokojnie. Bo mój to już jest tam. Tam już jest, okej, okay, luzik. Ty co, to zwiesiła się tak? Nie, działają. Rywale. Okej, okay, ty atakuje jednak. A nie, dobra, tu mnie strzelają, to tam spoko. To nie zaatakował, to dobrze, to czekajcie, to spokojnie. Ja i w tej turze wypowiem wojnę. Ale tam będę chciał jeszcze coś pokombinować. Jak to? Jedna tura, no trudno. Tu? Wszystkiego kurczę teraz trzeba pilnować. Oj, masakra. Coś tu jeszcze mogę splądrować? Tak. Dobra, to tak, to bierzemy. Śmierciobot to ma taką właściwość, że go te opary nie ruszają, te opady radioaktywne, ja bym go kupił. W wodzie, odporna na broń masowego rażenia. No. Dobra, to kupujemy tutaj chyba. No bo gdzie indziej? No to najbliżej frontu, prawda? Trzy koła. Dobra, bierzemy. Tylko, że on się tu pojawił. Boże, ja chciałem, żeby się tu pojawił. Jeszcze może by mi dał jedną turę skubany. Chociaż wątpię, ale może. No szkoda. To już jest teraz 10 tur. O! Może tego nie podbije. To jest dobre akurat. Ja tutaj muszę się wycofać jakoś tak sprytnie. I coś zabić, żeby się podleczyć tym sposobem. No i mamy atomówkę. Nie wygrała jeszcze Szwedka. Słuchajcie, nie wygrała. Teraz ją mogę na spokojnie rypnąć. Nie leci, bo nie ma miasta. Nie leci, bo nie ma akwizgranu. A ta niby leci. To jest dziwne ekstremalnie. Już w zasadzie ustaliliśmy jakiś czas temu, że zawsze ze stołecznego miasta wystrzeliwuje ta rakieta, ale chyba jednak nie. To jest dziwne. To jest ekstremalnie dziwne. Czy ja to chcę spalić? Rebelia 7 tur. Ale nie utrzymam tego, bo to za chwilę. O Jezu, no wolałbym stąd iść. Tak naprawdę. Wolałbym stąd, kurczę, iść. Chociaż dobra, nie, najpierw może rypnijmy, zobaczymy, co tu się podzieje. Czy ty będziesz miał zasięgi? To jest dobre pytanie. Jeszcze mi zblokował tutaj. To się może nie... Ja pierdolę. Nie, to się nie da tego inaczej powiedzieć. Nie da się tego inaczej powiedzieć. Normalnie turę wcześniej powinienem to zrobić. Tylko nie ma takiej opcji oczywiście. Ja pierdziule, nie mam siły, nie mam. I mi wypierniczyło jednostkę. I najgorsze jest to, że ja teraz muszę czekać. Ja teraz muszę czekać, bo ja z powrotem się tu muszę ustawić. No dobrze by to było jednak spalić. Może stąd wystrzeliła. To było jej chyba drugie miasto. Bo takie galante się wydaje. I bliżej niż to Iken. Może było to. Dobra, spróbujemy to zdzielić jako tako szybko. Jako tako oczywiście. Jako tako. Dość silne. Jeszcze ten śmierciobot niestety jest poważnie ranny. Trzeba by coś załatwić. To wtedy... To wtedy, szanowni państwo, by się wyleczył. Dzięki Departamentowi Wojny. Stąd se mogę strzelać nim. Wzięłaby tym wyszło, to bym załatwił. To by było to, to by było dobre. Artyleria, pyrgaj dalej.
też ciekawa sprawa. No i właśnie, jakbym mógł tędy przepłynąć, tą flotą sobie popłynął do tych Indii. I to by było prześwietne, szanowni państwo. Ale nie ma takiej opcji. Germama port kosmiczny. No można by w to jeszcze postrzelać, bo nie mam co z tą flotą robić. Do Niemca się wracać? Nie, chyba nie. Chociaż za chwilę jeszcze to Meroe też będziemy odbijać. A no nie, za jedną turę przecież będziemy odbijać. Można też tu wpłynąć. Ale to będą mnie strzelać z kolei. To nie. Jeszcze jest ten opad radioaktywny. To nie. Tego robić nie chcemy. Ale nie ma w co pyrgać. To mnie będzie chciało pyrgać. To się odsunę. Tu wlazło takie dziadostwo. Ten strzeli potem stąd. To jest niszczyciel, dajmy go dalej. To jest niszczyciel, krążownik. Stąd będę strzelał. Dobra, ta flota sobie z nimi poradzi chyba, tak zakładam optymistycznie. A, tylko że właśnie, wypadałoby się przestawić. Cię ciut podleczyć, to się głupie nie wydaje. Budowniczy. Taki całkiem fajny. Czy ja go chcę gdziekolwiek wysłać? Coś splądrować? A potem naprawić, o to mi chodzi. No dam go może tutaj. Drogi to plądrował nie będę. No to bym chętnie splądrował, ale to nic z tego też nie będzie teraz. Coś poza zasięgiem tego miasta. O, to bym sobie splądrował. W przyszłej turze. O, to mi się podoba. Jeszcze jednego śmierciobota bym kupił najlepiej. Tak by było fajnie. Tutaj się ustawmy bezpiecznie, spokojnie. O, emocje kurde, jak na grzybach, szanowni państwo. Tylko że gra mnie może znów oszukać. Będą dwie tury, będę chciał poczekać do jednej, a to przejdzie na stronę Niemca. Czyli w przyszłej turze to zbijamy już. Tak, w przyszłej turze zbijamy. No spokojnie płyniemy. Tu sobie spalony las. Naprawiamy. Spalony tartak, nie las. Przecież las też był spalony, ale las spalonego nie mogę naprawić. Sam się naprawił. No i w przyszłej turze będziemy tutaj próbowali. Kurde. Co jest? Co się stanęło? Myślałem, że tam dotarło. Aha, dobra, straciłem cudy świata i straciłem dodatkową, wiecie, dodatkową nie doktrynę, tylko slot na doktrynę, bo miałem przecież tutaj takowy. To muszę trzymać i mi wszystko wypierniczyło. Zniżki nie potrzebuję, lojalność, w zasadzie teraz też nie potrzebuję, to mi absolutnie jest potrzebne. Lojalność. To jest fajne w kontekście tego, że w stołecznym moim mieście buduję te projekty. To by było dobre. A tu 64 zł, no też by się przydało. Nie powiem, że nie. Najwyżej będziemy zmieniać z tą lojalnością. Chociaż. Nie, no to 2 tu nic nie zmienia. Bądźmy szczerzy, tam jest po minus 20. Dobra, to idziemy w złoto, śmiercioboty będziemy kupować. 23, 8,5. Tu niestety nie ma nauki. Zespoły rokowe. 5 kultury. Co tak mało tutaj? No to chyba trzeba wziąć.
bo byli ci gubernatorzy. Ale to już nie ma znaczenia, już nie próbujemy tutaj nawet wojować z tą lojalnością. 27, 5. Wrócimy się najwyżej tą armią do Niemca. Tak może być. No i dobra, żebym teraz nie przegrał, to jeszcze będzie okej. Ach, jednak, kurde. Wszystko, co prochem było. Ciekawe kto. W proch się też obraca. Ciekawe kto, ale zaraz cofniemy. Również światło, jakie niosła nasza cywilizacja, ostatecznie zgasło. Niestety trzeba cofnąć, spróbujemy. Być może kiedyś powrócisz jeszcze, by pod swym przywództwem natchnąć lud do ponownego rozpalenia tego kaganka. Jak Szwecja, to możemy cofnąć i spróbować. No Szwecja jednak. No i wypierniczyło mi ten. I to był problem. A jejku. Wrócimy za chwilkę, zobaczymy tylko jak to się będzie tutaj rozwijało. No miał być ostatni odcinek i no jednak. Tyle, że za chwilę możemy to spróbować przerwać. Tylko czy tam będą zasięgi tym czołgiem? To jest też dobre pytanie. Się spokojnie rozwijają, ja też. Trochę ten spokój mnie uśpił. Bez kitu. Za późno tego Niemca zaatakowałem. Powinienem wcześniej. Dziwna panga, ekstremalnie dziwna. To równie dobrze mógłby być fraktal. Często fraktale tak wyglądają. A, jeszcze patrzcie, żadnych takich konkretnych wojen tu nie było, żeby ktoś coś zajmował. No teraz trochę tutaj z tą Kleopatrą się podziało. No i teraz ja dopiero. Okej, dobra. Zróbmy wczytywanko. No i jak wczytałem, to się psują te zalane pola. Mówiłem już, że rozwiązaniem na to jest po prostu włączenie i wyłączenie gry. Wtedy jest okej, ale jak wczytacie, to się psuje zawsze chyba. W każdym razie, no problem polega też na tym, że wolałbym w przyszłej turze atakować, nie w tej, ale w przyszłej kończy się sojusz i mnie wypierdzieli. Czy ja mogę ten teraz sojusz przedłużyć? No nie. Ja pierdziule, no. Dobra, Szwedka. Chociaż ona mnie nie lubi, to tutaj nic z tego nie wyniknie. Dobra. Próbujmy ją zaatakować. Trzeba coś robić. Wypowiedz wojnę. Tylko kurde, on tu siedzi, chłop. A, 0 na 6. A, nie ma zasięgu, patrz, nie jest. Tylko ciekawe, czy się uda. No dobra, próbujmy. Ty zabrakło! Jak ja nienawidzę tego systemu. Nienawidzę, szanowni państwo. To już wszystkim strzelaliśmy wtedy, tak? A, tym kto... Nie, dobra. To w przyszłej turze. Normalnie nie cierpię. Miał dojść, dojechać, nie dojechał. Teraz mogą mi to zabić nawet. A w przyszłej turze, która byłaby idealną turą, no to niestety co się stało. Widzieliśmy, sojusz się skończył. No jak tutaj nie psioczyć na tę grę? No. Ja też tak czekam na ten filmik z Civ 7, w ogóle na jakieś materiały marketingowe, bo ja będę zwracał uwagę, kto tę gierkę robi. Jeśli to będą ci sami deweloperzy, którzy robią Civ 6, no to mamy przesrane, szanowni państwo, bo to no nie będzie lepsza gra, tak podejrzewam, no chyba, że aż tak się ogarnęli. Może tak być, no miejmy nadzieję. Ale ja bym wolał, żeby kto inny to robił. Po prostu. Dwie tury. No możemy sobie Wiktorka przestawić. Chciałem go stąd zdjąć, ale to już się sam zdjął. No, został usunięty. To nie szpieg, jak już mówiłem. Ten komunikat zawsze tak wygląda.
No i teraz tak, teraz tak, teraz tak, bo to miasto pewnie głoduje, aha, dlatego zawsze trzeba przestawić, żeby nie głodowało, choć tutaj żarcia nie ma w gruncie rzeczy. O lol. Dawaj, Wiktorek, do sztok. O, 14. 4 tury, dobre. Ten to już przepadnie tutaj niestety. Tu mnie nie strzelą. Uki. Dobra, osłoń go. Spoko loko, spoko loko. Zachowaj, tak, pokaż. Rebelia 5 tur. A to za ile? 10. Dobrze, dobrze, dobrze. I dlatego tutaj... No i, a nie, to w przyszłej turze, okej. Okay. Bo już mi się rypią te tury. Dobra, schowamy się troszkę. Także porażka zaliczona. Znaczy, porażka zaliczona była już dawno temu. W momencie, w którym przerwałem tą normalną grę. To musimy mieć też tego świadomość. Że ja takie gierki poprawiane traktuję jak... Może nie wprost, jak potem wygram, to nie traktuję wprost jak przegrane, jak poprawkę. No tak jak na studiach. Nie zdacie? I macie zaliczony zgon. Ale poprawka, no po prostu po poprawce zdałem, po poprawce, może coś takiego wygrałem, po poprawce, to nie jest pełnoprawna wygrana, ewentualna, tylko po poprawce, czyli taka gorsza. A można w to postrzelać, bo byśmy się tu troszkę podleczyli. A to mi się podoba akurat. Aha, i ten też tutaj został. Pyk. No i sojusz wywaliło. A ja go nie przedłużyłem. Zadeklaruj przyjaźń. Wojskowy. Okej. Pyrgamy. Pyrgamy. Trzeba to spalić. To też może być tak, szanowni państwo, że ona wcale nie leci, że to jest jakiś błąd. O ty, ta też leci. Ej, patrzcie, zająłem to coś, a może mod, który śmiesza? O kurde. O kurcze pieczone. Czekajcie, czekajcie. Ale jajca. Krystyna. Chcę zobaczyć, czy będzie komunikat. O właśnie, donosi. No ale nie widać gdzie. Umieszczenie stacji. Wystrzelenie ekspedycji egzoplanetarnej. 276 tura. Tutaj, ja to sobie chciałem ostatnio zapisywać, kiedy oni zaczynają, a to tutaj widać. Dokładnie. Choć już, jak skoro widać tu, to powinno też być tutaj, a nie tam takie. Ale nie widać, kurde, albo nie, jeszcze zobaczmy. Jeszcze zobaczmy, szanowni państwo, plotki. Krysia. Jest wszystko, została ta nauka. Czy da się jakoś określić, skąd ona to wywaliła? Chyba niezbyt. Na wiki może jeszcze będę musiał poczytać. Bo pamiętam kiedyś taką grę, że wystrzelili chyba skądś indziej, a ja zająłem stolicę, bo była po drodze.
i przestali lecieć. Nie pamiętam, w jakiej to było grze. No i potem to się sprawdzało. Ale teraz nie. No to jest ciężka zagwozdka. Też nie obserwowałem tego, a powinienem tak naprawdę, ale nie spodziewałem się aż takiej trudnej tej gierki. Bez kitu. O, nie mogę, nic. Dobra, to naprawmy w takim razie. Czyli nic mi to nie da. Znowu wywaliło. Dwie porażki będą w takim układzie. O jest, to źle. To bardzo źle. Nie, już mi się nie chce tej gierki grać. Dzielnic. Pyk. No i złotko. Zatwierdź, pyk. Gordzi mnie jeszcze, żeby rozegrać to inaczej. Ile tu było? 3, czyli w przyszłej atakujemy. Cofnąć się do momentu, w którym przygotowywałem się do ataku na Niemcy i po prostu zaatakować go wcześniej. Kurczę, ale nie chce mi się. Wolałbym chyba nową gierkę zagrać. Tak mi się wydaje. A, tego rypnijmy. I ty tu, a ty panie kolego tu, weź go dobij. No Szwedka przyspieszyła, to Szwedka całą grę popsuła, no a tak ładnie mogło być. A, trzeba się stąd cofnąć, bo będą mnie tutaj pyrgali przecież. Dobra, w przyszłej turze, ale weźmy sobie tego złotka jeszcze. Ty, w końcu nie kupiłem tego śmierciobota teraz, ja pierdziule. Tu sobie kupię w przyszłej turze, a to nawet lepiej w sumie. No okej. To nawet lepiej, szpieg. O, na własnym terytorium, dobra, niech on tutaj ochrania te moje. Ale skoro Szwedka dalej leci, to nic mi to nie da. Tu jest. Zwróćcie też uwagę w swoich grach, albo może już zwróciliście. Czy jak wystrzeliwujecie misję egzoplanetarną, to... Nie no, to tak, gdziekolwiek się może pojawić. Gdziekolwiek można ją wystrzelić przecież. Ale zwykle, kurde, boty mają mnóstwo tych portów kosmicznych. Nie no, jestem pewien, że to sprawdzaliśmy i wystarczyło zająć stolicę i tak to wyglądało, ale coś się zmieniło, kurde, w grze albo mod? Nie wiem. Głupieje. Albo wniosek kiedyś był słuszny. No i niesłuszny, oparty na jakimś błędzie. Mogło tak być. Chcę ochraniać ten port kosmiczny. A, to po prostu wyślę do portu kosmicznego. Już myślałem, że źle kliknąłem. Okej. No i dobra, w przyszłej turze, przyjacielu drogi. Czy my się chcemy ruszać? Nie, tu chcemy stać. No i czekajcie, za chwilę przegram raz jeszcze? Tak! Wszystko, co prochem było, w proch się też obraca. Jeszcze tylko jedna tura. No kurde. Czyli Amani Tory też ciągle miała szansę wygrać. No to ja zgłupiałem z tym. Autentycznie. Z jednej strony to ma jak najbardziej sens. No ale z drugiej... utrudnia grę. Tylko pytanie, czy to kurczę mod... czy coś się zepsuło? Mod? Błąd? Czy zawsze tak było? Albo się zmieniło od jakiegoś czasu? No zawsze to ta stolica, kurde. Zajmowałem stolicę i już nie leciało.
A tutaj proszę. Ale to ma sens. Ale czemu, kurde, mnie się wydawało? Na czym to polegało? Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie, no teraz to już wiemy, że... Nie no, kurde, jakbym się uparł, cofnął się wcześniej o wiele. Wyczaił, z którego miasta on, przeciwnicy te misje egzoplanetarną wystrzeliwują. To bym może i to rozkminił. Może by to lepiej wyglądało. Po ukończeniu tego projektu w każdej kolejności zyskuje punkty naukowe. Pol zapewnia zwycięstwo, okej. Liczba punktów w każdej można zwiększyć, okej. Jeśli gracz odniesie zwycięstwo, zyskuje dodatkowe punkty. Po rozpoczęciu ekspedycji egzoplanetarnej jedynym sposobem na przeszkodzenie graczowi w osiągnięciu zwycięstwa naukowego jest wcześniejsze zdobycie zwycięstwa innego rodzaju lub podbicie jego cywilizacji. No właśnie. Całej. I tak kiedyś kombinowałem, ale w ramach tego kombinowania się okazało, że jak zdobędę stolicę, to oni przestają lecieć. No ale jednak w tym wypadku chyba nie. No zresztą nie wiem, czy ta cywilopedia to była kiedykolwiek aktualizowana. Jakoś tak szczególnie. Jeszcze muszę zobaczyć na wiki. W komentarzach ewentualnie, jak nie zapomnę, to tam coś podlinkuję, jak zobaczę. No ale wyszło to smutno. Bardzo smutno. Nie podoba mi się. Tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam. I na razie.